Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop tygodniowy od 15 do 21 listopada. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. Także zaczynamy, moi drodzy, od raka. Znaki wodne. Myślę, że u Was wszystko w porządku. Także zaczynamy, przypomnę, od 15 do 21 listopada. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No i karty cygańskie za chwilkę dołożymy. Poniedziałek, jakieś tajemnice wyjdą z przeszłości u raka. Coś się rozwiąże, jakaś sytuacja. Bardzo fajny poniedziałek, moi drodzy. Ktoś z przyszłości może do Was powrócić. We wtorek myślę, że podróż, macie ogólnie przyzwolenie na to, aby we wtorek działać, tak? Czy to zarówno podróż, czy zajmiecie się kupnem, sprzedażą czegoś, czy będziecie chcieli ogólnie w życiu coś załatwiać, wyjdzie Wam to oczywiście. Macie chęć i taką kartę, bramę, trójkę buław na to, abyście działali. I zaczniecie działać, bo w środę jest karta maga, super tutaj wyjdzie, bardzo kreatywnie w środę raki będą działały i to Wam się uda. Do środy jest tutaj ciekawy tydzień, moi drodzy, nowości w środę, nowe wydarzenia, ale w czwartek kończycie pewne sprawy, za dużo obowiązków i tutaj jest przeciążenie. W czwartek lepiej nie bierzcie dodatkowej pracy, bo będzie za trudno. W piątek, moi drodzy, jest szóstka monet. Mówi nam o dobrych relacjach z ludźmi. Możemy oczywiście finansowo coś zyskać. Materialistycznie tu będziemy podchodzić, ale też, moi drodzy, będziemy otrzymywać coś od kogoś również. To jest karta dawania i brania. Możecie liczyć na przyjaciół w piątek. Także pomimo tego, że jest tutaj hojność, to jest hojność, moi drodzy, nie tylko z Waszej strony, ale też i z czyjejś. I myślę, że na tą hojność obopólną tutaj można liczyć przy tych kartach. Szczególnie, moi drodzy, że jest w sobotę dwójka monet, także coś Wam się uda tutaj. Może coś kupicie, może coś otrzymacie, ale też będziecie się zastanawiać nad wydatkami w sobotę i będziecie podejmować decyzje. Także tutaj fajnie, rozsądnie widać gospodarowanie finansami. No i w niedzielę jest przeczekanie. Wszystko w zasadzie układa się dobrze, ale trzeba coś przemyśleć u raka, tak? Bo czasem boimy się karty wisielca, że jest to takie zatrzymanie. Nie. Moim zdaniem nie do końca, ponieważ działacie, działacie, moi drodzy. Myślicie, co robić dalej, a to też jest działanie. Strategia też, moim zdaniem, jest działaniem. Także zastanawiacie się w niedzielę nad podjęciem dalszych kroków w życiu, czyli dobry tydzień. W zdrowiu drobne przeziębienia, tutaj krtań, gardło, plecy, stawy, to może dokuczać. Podwójne narządy, nogi, uważajcie na nogi również. To są aspekty, o których wspominam, tak jak zawsze przypominam wszystkim, że to jest tylko, moi drodzy, wróżba, drogowskaz, a my sami kreujemy swoje życie. Także, moi drodzy, ja wiem, że niektórzy w komentarzach zarzucają, że czytanie tutaj aspektów zdrowotnych, szczególnie w tygodniówkach, nie jest etyczne. Moim zdaniem nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ lepiej ostrzec, zapobiec, po to są te karty, po to są horoskopy. W pewnym stopniu możliwe, że nieetyczne, no ale, moi drodzy, po to my to robimy, abyśmy
ostrzegali ludzi, tak? Moi drodzy, karty tarota to były karty tarota, a teraz moi kochani karty cygańskie. Tutaj jest fałszywość pokazana w kartach cygańskich. Możliwe, że właśnie coś odkryjecie fałszywego, ale będziecie mieć nadzieję, moi drodzy, na prezent tutaj. Jest pokazany prezent, jest pokazana nadzieja, może będziecie gdzieś załatwiać jakieś sprawy sądowe, moi drodzy, również w tym tygodniu, ale uważajcie na fałszywe sytuacje. Czasem może osoba jakaś fałszywa tutaj do nas powrócić przy księżycu. Ja Wam życzę wspaniałego tygodnia, moi drodzy, i zapraszam Skorpiona. Także zaczynamy. Od 15 do 21 listopada. Już wczoraj nie miałam czasu, właśnie wieczorem na horoskopy. Zajęta byłam, moi drodzy, innymi rzeczami. Skorpion. Od 15 do 21. No proszę bardzo, zobaczymy, co u Skorpionka tutaj się dzieje. Jaki fajny tydzień się szykuje. To są Wasze urodzinowe miesiące, tygodnie, tak? Miesiąc urodzinowy. No fajnie. Moi drodzy, poniedziałek jest tutaj porozumienie. W miłości, w uczuciach jest ciekawie. Podejmujecie również jakąś decyzję. We wtorek, moi drodzy, nowości. W coś nowego wchodzicie, coś zaczynacie od początku. Z jakimiś osobami, z jakimiś sprawami. Myślę, że będziecie kreatywni. Dacie sobie radę. Możliwe, że tutaj ciekawe pieniądze do Was przyjdą, ponieważ tutaj już są porozumienie dotyczące pracy, finansów na ten tydzień. W środę, kochani, jest stabilność finansowa, macie oszczędzać, to jest Waszym priorytetem, ale działacie rutynowo. Działacie rutynowo, nie zmieniacie swoich planów. Także tutaj jest stałość pokazana w środę. Może trochę wycofacie się, może będziecie chcieli pewne sprawy załatwić sami, nie mówiąc nikomu. Także taka środa, w czwartek czekacie na coś, na kogoś. Także tutaj jest czwartek taki do przemyśleń, może w nocy nie będziecie mogli spać. Także trzeba będzie może trochę odpocząć, przemyśleć pewne sprawy. Ale tutaj ewidentnie czekacie na rozwój wydarzeń w Waszym życiu. Tutaj piątek jest koło fortuny. Czeka Was wyjazd gdzieś, pozytywne zmiany przy tej karcie. Czekacie na coś nowego i zaczyna się tutaj nowy rozdział w Waszym życiu. Dużo wydarzeń w piątek. Może myślicie gdzieś nad jakimś wyjazdem. Tutaj pozytywne zmiany. Ktoś powraca z przeszłości, ale też, moi drodzy, tutaj finansowo dobrze. Rozwój. No i sobota, oczywiście, moi kochani, jest paśmonek. Coś się kończy, coś zaczyna. Niektóre osoby mogą mieć do czynienia z młodymi osobami, ze swoimi dziećmi, czy z wnukami. I tutaj dla nich będziecie poświęcać czas i pieniądze, może jakieś zakupy. Coś zrobicie właśnie przyjemnego, ale też możecie myśleć o nowej pracy, o jakimś stażu. Tu jest ciekawa sobota, moi drodzy. I niedziela jest dużo zajęć, obowiązków. Moi drodzy, tutaj w domu może być lekki chaos. Nie mówię, że duża awantura, ale chaos. Robicie coś właśnie u siebie w domu. To może być przemeblowanie również, to może być, moi drodzy, przygotowanie do przeprowadzki dla niektórych. Lekki chaos, lekka wymiana zdań, dla niektórych rozpoczęcie jakichś ćwiczeń fizycznych. Moi drodzy, jakieś pieniądze, czyli wzrost tutaj finansów. Oczywiście prezent otrzymacie w tym tygodniu na pewno. Tutaj jest tydzień urodzinowy u Skorpiona, więc bardzo możliwe,
No i moi drodzy, będzie Wam słodko na sercu, będziecie się cieszyć. Wiadomość od kobiety, rozmowa z kobietą, będziecie zadowoleni. Także tutaj jest ciekawy tydzień w zdrowiu, na gardło uważajcie, układ hormonalny, układ krwionośny trochę i też pokarmowy. Tu, aby jeść odpowiednio, dieta się pokazuje, tak, że trzeba by było nie siedzieć w miejscu. Siedząca praca, siedzący tryb życia jest pokazany. I trzeba by było się ruszyć, spalić kalorie, ale też, moi drodzy, tu jelita może zanieczyszczone. Także tu musicie zwrócić uwagę na siebie. Może więcej ćwiczeń, więcej ruchu. I dziękuję skorpionom, życzę wszystkiego dobrego. No i moi drodzy, przechodzimy do ryb. No tak, skorpiony rzeczywiście, listopad, urodziny, no fakt. Tak, moi drodzy. Ryby. Poniedziałek, kochani, 15, 21, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No u ryb prawie idealny tydzień, poniedziałek sprawy urzędowe się zaczynają. Ryby załatwiają coś z przyszłości, super czas. Na pewno niezmarnowany. Możecie pisać jakieś pisma, podpisywać dokumenty, umowy w poniedziałek, załatwiać sprawy w urzędach, w sądach. We wtorek robicie coś dla siebie, karta cesarzowej. Może fryzjer dla pań, może rozmowa z przyjaciółką. Jest sytuacja komfortowa w Waszym życiu. Cieszycie się z tej sytuacji, kochane rybki. W środę jest ósemka buław, idziecie naprzód, rozwój w pracy, w karierze Waszej. Może być podróż, dużo działań na raz, które się dzieją w środę. Także super czas. Czwartek, zabawa, radość, jest czas na to, aby, moi drodzy, z kimś się tutaj zabawić, ucieszyć. Może dobre wiadomości do Was przyjdą w czwartek, na pewno, które poprawią Wam humor. W piątek karta maga, jest nowe działanie, jest to początek nowej drogi. Może niektóre osoby wybiorą się pierwszy raz do nowej pracy, do nowego doktora, czy też, moi drodzy, tutaj zaczniecie snuć jakiś plan na życie. Super czas w sobotę, jest harmonia, jest miłość i oczywiście, moi drodzy, szczęście, pokazany dom. I będziecie się cieszyć i radować. Dobre informacje również tutaj o rodzinie, z rodziną jakieś rozmowy ciekawe. Szczęśliwy czas. W niedzielę trochę czekacie na kogoś, jest trochę taki może smuteczek w Was, ponieważ zastanawiacie się, czekacie na kogoś, na coś, na rozwój jakiejś sytuacji. Obawiacie się może czegoś, jakieś sny przyjdą nieciekawe, na przykład z soboty na niedzielę. Ale ogólnie, moi drodzy, tutaj jest trochę nerwowości, obaw, ale w zdrowiu powiedziałabym, że oprócz alergii uważajcie na przeziębienia, gardło, uszy, tutaj krtań, ale też, moi drodzy, problemy dermatologiczne, jakieś alergiczne, dermatologiczne mogą wyjść w tym tygodniu. No i układ tutaj moczowy, nerki, pęcherz też może dokuczyć. Nie musi, ja mówię właśnie o aspekcie zdrowotnym, niektórym się to nie podoba, moi drodzy, ale to nie jest w celu zastraszania, tylko rady i pomocy. Kochani, karty cygańskie mówią o liście w tym tygodniu, który do Was przyjdzie, podróży, moi drodzy, bo tutaj w środę nawet może być około środy, czwartku, może być podróż dla Was, albo też możecie kogoś witać. No i, moi drodzy, tutaj małżeństwo będzie dla Was ważne. Może otrzymacie jakieś
fajne właśnie informacje do domu, listownie. Może wybierzecie się gdzieś z partnerem, mężem, żoną na wycieczkę jakąś, jakąś podróż tutaj będziecie mieć. No to super tydzień dla ryb. Ja Wam życzę, moi drodzy, takiego tygodnia wspaniałego. No i cóż, kochani, teraz przechodzimy do barana.